15 sierpnia. W Polsce to wyjątkowa data. Tego dnia w 1920 roku odbyła się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, nazwana później Cudem nad Wisłą. Na pamiątkę zwycięstwa, które zatrzymało marsz wojsk bolszewickich na zachód Europy, obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. W Nidzicy jego powiatowe obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha. Abyśmy Tobie składali dzięki czy niebie i Ciebie wychwalali. Główną część obchodów zaplanowano przy umieszczonej na ścianie nidzickiego ratusza tablicy pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. Gospodarz wydarzenia, starosta nidzicki Marcin Paliński, w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na oddanie dawnych i obecnych żołnierzy. Jesteśmy winni im pamięć, bo dzięki ich poświęceniu, dzięki ich przelanej krwi, dzięki ich zaparciu dzisiaj możemy spokojnie świętować, możemy spokojnie spotykać się z rodziną, przyjaciółmi i możemy aż tak uroczyście obchodzić ten dzień. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerskich, lokalnych i wojewódzkich władz, zaprzyjaźnieni samorządowcy oraz parlamentarzyści, którzy podkreślali ważną rolę wojska dla obronności naszego kraju, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Oni właściwie bronią naszej wolności, wolności Europy, wolności przed agresją rosyjską. Chwała za to właśnie tamtym bohaterom za wschodnią granicą, a też życzenia dla naszych żołnierzy, abyśmy nigdy, nigdy nie musieli walczyć o naszą wolność. Po wystąpieniach zaproszonych gości złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. Biorąca udział w obchodach kompania honorowa 9 Batalionu Dowodzenia w Olsztynie oddała salwę honorową na cześć żołnierzy poległych w walce o obronę Rzeczypospolitej. To jest oczywiście bardzo ważny dzień dla każdego żołnierza. To jest Święto Wojska Polskiego, to jest rocznica Cudu nad Wisłą. Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni tutaj przez władze lokalne do wzięcia uroczystości w mieście Nidzica. Powiatowe obchody Święta Wojska Polskiego w Nidzicy zakończył uroczysty przemarsz na cmentarz wojenny, gdzie delegacje lokalnych i regionalnych władz, parlamentarzyści, a także przedstawiciele środowisk harcerskich i kombatanckich złożyli wiązanki. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv